zdecydowanie tak, bo polska szkoła nastawiona jest na wiedzę, na odtworzenie i na przygotowanie do świata, który już dawno nie istnieje. Także myślenie krytyczne jest zupełnie nową kompetencją, powszechnie uznawaną jako najważniejszą w XXI wieku i polska szkoła powinna się zatrzymać w tym, co do tej pory robiła i stwierdzić, czy to, co robimy, czyli przede wszystkim nastawienie na wiedzę, na odtworzenie jest skuteczne i przydatne dla naszych uczniów, dla naszych absolwentów, czy może powinniśmy zacząć rozwijać kompetencje, a przede wszystkim myślenie krytyczne. Także z mojej strony zdecydowanie tak. Myślę, że bardzo potrzebne jest w polskiej szkole. Potrzeba jest nam zmiany, a myślenie krytyczne nam taką zmianę zapewni, daje przestrzeń do rozwoju nauczycielom, no i dzięki temu też lepszą przestrzeń do rozwoju uczniom. No i to bazowanie 4K, w którym myślenie krytyczne jest jednym z punktów, no jest istotne w codziennej naszej pracy.